Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek naszej serii Podwórko Kolonisty. Jest to już odcinek 29 chyba, tak to wygląda. I witam serdecznie was wszystkich oraz cały czat, który jest pode mną. Zapraszam was również na Twitcha, ponieważ od poniedziałku do piątku, tylko dziś 11 streamujemy tutaj. Ponadto subskrypcja i łapka w górę na YouTubiku byłoby bardzo fajnie, bo kanał się tam trochę zaczął nawet rozwijać, więc dziękuję serdecznie. A dobra, teraz bez tego wstępu i tak naprawdę z tego gadania zajmiemy się tym, co dzisiaj jest najważniejsze, tak? Czyli tym odcinkiem. Słuchajcie, dzisiaj przepraszam, mam ten napój gazowany w 60, trochę mi się pić się zachciało, tak wiecie, mi się będzie odbijać. Dzisiaj jest zmiany, troszeczkę zmian, ale takie nieduże, nie? Bo tu mam ogólnie 24 belki do winięcia dzisiaj, nie? Więc tego jest naprawdę od groma i będę chciał dzisiaj to na ten trochę sobie poświęcić czasu na to winianie belek. Krówki mi tam sobie rosną. O, to jest jałówka, tak. A małych chyba nie widzę. Chyba gdzieś może w oborze albo coś, ja nie widzę. I ponadto mamy nowego tura. W końcu mam tura, który pasuje do tej maszyny. Bo, jak widzicie, teraz tu mam w końcu normalnie zaczepione, tak jak powinno być, w dwupunktowo, a nie jak tam było. Więc w końcu mamy tura, który tutaj pasuje, nie? Emperik poszedł w odstawkę, a tu mamy teraz kupiono właśnie ten taki tur. Wyszedł nam od hubia razem z takim innym MTZ-em, tylko pod nazwą Lizard. I o dziwo, traktory paskudne, ale tur zarąbisty i idealnie właśnie, jak mówię, pasuje pod naszego parczywskiego MTZ-a, nie? Więc spoko. Dobra. To chyba bez przedłużania, nie ma co więcej tutaj kombinować. Będziemy owijać sobie. Ja dzisiaj będę owijał trochę taką dziwną stronę, inną niż zwykle, ponieważ będę owijał sobie tutaj po kolei. A dopiero, a nie tak jak wcześniej robiłem wzdłuż płotu, nie? Więc owiniemy sobie w tą stronę, bo tych belek jest na 24, więc do wnięcia mam dosyć dużo. Odpalę sobie tylko hudy, tak o. Nie będę cielaków w mapie, to nie jest mój mod. Nie mogę tego wydawać, o. Niestety. Dobra. Okej. Okay. Wszystko spoko. Podnieśliśmy tekle? Podnieśliśmy. Więc sobie przejeżdżamy. Nawet trójką na spokojnie, tak. I więc będziemy sobie tutaj wszystko dawać, nie? Ogólnie to chyba muszę te belki pozabierać, więc możliwe, że zrobimy sobie pierwszy raz te belki stąd. Pozabieramy. I beskid się ułoży je wzdłuż płotu. A dopiero kolejne belki się... Mógłbyś to normalnie odpalić? Trzeba chyba rozłożyć, nie? Tak. Okej. Okay. No, a kolejne belki będziemy robić już, jak mówię, tam w poprzek, nie? Więc najpierw trzeba pozbierać te belki stąd, a dopiero stamtąd, nie? Ogólnie padał deszcz i tak niektóre chowałem gdzieś pod drzewa, a tam co się dało jeszcze, tak pochowałem sobie pod ten. Chowałem sobie pod... dosodowy, nie? Dobra. Powinien to złapać i elegancko łapie, nie? Fajnie się tam wija. Aleśmy tego strasznie głośno chodzi, nie? Myślałem, że jest bardziej cicha. Ona jednak fest głośna jest. Dobra. O, tak niech będzie. Luxonic to jest modzik prywatny. Mówiłem już. Nie wiem, czy naprawdę muszę teraz podarać o tym, ale to nie jest mój mod, nie? O, żadnej stronie on nie był. Panie Stasiu! Dostępny. No, panie Stasiu, właśnie. Dobra. Okej, okay, spoko. My sobie podjedziemy tutaj do przodu. A, i ta się toczy, tak? Trochę silnie się toczy ona. O, masz. Zaraz ją zawinie, poczekaj, ty. Kurde. Może sobie, wiecie co? Może sobie postawimy. O. Wiem, że mega realistycznie, ale trudno. Nie, tylko sobie teraz sobie podskoczymy. O, w tą stronę. Postawimy ją sobie, nie? Jak teksturujesz w blenderze, to dajesz tylko teksturę wizualną, a Help G? Chodzi mi o paralaksę? No tak, tak. No fajnie tak. Dobra, tam się jeszcze trochę przetoczy. Okej, okay, no i fajnie. No. Nie wiem, jak ten odcinek potrwa, no chciałem dzisiaj te 24 belki owinąć, troszkę to może zająć. A potem pojedziemy sobie jeszcze ogólnie bronować po siewach. Więc brony mi posiedne będą jeszcze użyte. Jakoś ta gierka tak rzecz niegłośna chyba jest, nie mi się wydaje. Bo tak napierdziela, że zaraz uszy mi odpadną. Pojazd damy sobie tak. O. O. Może tak bardziej, nie? MTZ to już tłumaczymy skąd go mam i tak dalej. Mówię to na każdym streamie. Nie no, Bartosz, dzisiaj cały czas będziesz się nadupsał.
Zostawcie go w spokoju. Duch Bolka mnie prześladuje po prostu z zasady. Dobra. Fajnie. Fajnie, jak to się nawija. Trochę tak dużo roboty mamy w sumie z tym. Żeby to wszystko powiedzieć. No ale fajnie, bo zaczynam gdzieś tam jakaś frikisionka. No i co? Bolka nie stać. Na wiosnę będę starał się oczywiście. To widzę jak puszczał jak coś, nie? więc na wiosnę postaram też się tutaj jakiś silos postawić w końcu. Kupić to pole tej zaraz za sodołą. I myślę, że coś wtedy będzie fajnego się działo tutaj, nie? Aby też tak to wyszło. Mam taką szczerą nadzieję, że się uda to wszystko zrobić oczywiście. Dobra. Okej. Tak, tak, tak. Jak przyjmie się księdza pokonić, to był ten duch Bolka straszy, dokładnie. A to tylko tak na kolonii jest. Dobra. Jakoś to sobie... O, nie ten. Będę się tabował trochę, żeby było szybciej czasami. No to sporo roboty niestety z tym jest, ale co poradzić, nie? Dzięki za followka. Kiedy ta kolonia? Tłumaczyłem dosłownie przez godzinę o tym. Więc pozwolisz, że po prostu odeślę cię do zapisu live'a, który będzie po tym streamie, okej? Okay? I tam na początku streama tłumaczymy o kolonii. No, bo dostałem raport od Hub'a, dzisiaj jest 25 stycznia, to nagrywam. Wy ten odcinek pewnie oglądacie gdzieś już w lutym raczej, bo trochę na zapas nagrywam te odcinki, żebyście na pewno mieli ciągłość tej serii, a nie tak jak inne, że się kończyły po 20 odcinkach. A z tej serii chciałem naprawdę napierdzielić tak ze 100 odcinków, nie? To wam mówię serio. Bo mi się fajnie to serię nagrywa, jest tutaj co robić, fajnie się gra na tej kolonii, no i widzę też, że wam to ona się podoba, więc naprawdę fajnie, nie? Mi chce się grać, jeżeli... Mi chce się grać, jeżeli wam chce się oglądać, nie? Cześć Kotmanek, witam. Więc takie trochę rzeczy, które już robiliśmy wcześniej gdzieś tam, ja może też po jakimś, no... Tak, na odcinkach będę starał się raczej wam, to maszyny jakikolwiek sposób tam zmieniać, po prostu, żeby też nie było tak, że co robi to samo. Wiecie co? Ja chyba tego nie owinę w tym odcinku wszystkiego. Dlatego możliwe jest to, że ja po prostu tak pół odcinka poowijamy sobie, a resztę odcinka pojedziemy sobie pobronować. Jak starczy czasu, to jeszcze przejdziemy sobie z powrotem owijać. Ale raczej nie wiem, czy starczy, więc zobaczymy, nie? Tak, jak młoda sukces, dokładnie. No. Chciałem napierdzielić tego odcinku dużo, bo nigdy nie miałem serii, w której miałem 100 odcinków, nie? A chciałem dodać setny odcinek taki jubileuszowy na tym, na tej właśnie serii. I wiecie. Też tam ktoś mnie pytał o to, czy wydam save'a. Ogólnie to nie planowałem, ale w sumie nawet jest jakiś spoko pomysł. Z tym save'em, nie? Więc może on tego jakiegoś save'a bym wydał. Tylko właśnie tak, jeszcze nie wiem, powiedzmy w 100 odcinku, nie? O otwarł do firmy. Ale otwarł do firmy to była seria składająca się z kilku sezonów, nie? I tam sezony miały po, wiesz... Chyba do 50 odcinka chyba tam było nagrane, nie? Jakoś tak. No, więc tam to była raczej serię, nie? Odcinków, a nie tak, że miałem konkretnie z jednej serii nagrane 100, nie? Bo oczywiście otwarto film jak najbardziej, tam 100 odcinków było nawet więcej. Ale ten... No w sumie zaraz, wiecie co, poczekajcie, sprawdzę ileśmy nagrali tych odcinków z otwartą firmy, u mnie ilu mnie jest na kanale. Bo sam jestem ciekaw, więc dajcie mi sekundkę, troszkę na razie będzie bez muzyki, ani tam bez żadnych... wieści o tym, więc ja już tu tylko sprawdzę sobie. O. Od farmy do firmy. Odcinków mi pokazuje 109 dokładnie. No, plus tam jeszcze odcinki z Arkiem H były jakieś nagrywane. Więc trzeba jakieś 20-30 odcinków doliczyć, bo tam by się był drugi sezon, co nie nagrywany. No. Więc jakieś 130 odcinków. 140 odcinków w sumie nagraliśmy z tej serii, nie? Także jakoś tak to wyglądało, nie? No. Więc nieźle. Tylko to oczywiście wszystkie te farmy do firmy, nie? Które były. 9 sezonów łączy, nie? Więc raczej tak... Ciarniawka. Te 9 sezonów i tak mało odcinków? Już to wychodziło, że... Po... 10 odcinków na sezon. To nie ma sensu. Może jakiś power farm do firmy? Nie, chyba nie. Chyba, że... Mógłbym zrobić sobie 10 sezon jakiś, nie? Mam pomysł, na czym to zrobić. Można by. Okej, okay, dobra, niech się to jakoś tam fajnie zawija. Dobra. Ale z Arkiem, lol? Nie no, z Arkiem chyba już nagramy rzeczy odcinków, nie? Chyba już nasze drogi się za bardzo rozeszły. Legenda gościa Wodymir zgubił koło? No co ty tam gadasz? Ty, no i dobra, myślę, że tyle będzie spoko, sobie tutaj powijamy, nie? Jeśli Nobelkę się walnie, ja to zrobię sobie gdzieś poza odcinkiem, albo może na odcinku się zdąży.
Ale jak mówię, właśnie chciałbym jeszcze skoczyć dla was w jedno miejsce i owinąć, owinąć tą belkę, teraz owijam, nie? Ale jeszcze chcę skoczyć w jedno miejsce i wam pokazać bronowanie posiewne, nie? Bo też mamy sporo do zrobienia. Więc o, teraz sobie tak wstanę w to miejsce, pasuje. MTZ-a, to sobie gdzieś schowam tutaj nawet. Ale ten tur mega daje, w końcu kurczę tur, który pasuje, nie? Nie tak jak tamten, co mieliśmy wcześniej, bo tam to była jakaś masakra, nie? MPRIF może był spoko, ale taki jako zamiennik, nie? A to mamy taki perfecto pod to, nie? Więc naprawdę jest kozak tutaj. Wiem, będę robić tą kiszonkę z kukurydzy, tylko na razie nie mam silosu, nie mam gdzie tego wszystkiego postawić, nie? Znaczy, już wiem, gdzie to postawię, ale jeszcze nie teraz, nie? Okej. Czy to w ogóle wyjadę? Może jakoś wyjadę. Dobra. O, wyjadę jakoś, dobra. Tylko w płoty mnie pierdzielną, tym krówką, bo było trochę szkoda, nie? Dobra, brony posiem, tam chyba te trójki, nie? One są posiewnymi bronami. Mam nadzieję, że tak. Oj, chyba też tam najechałem. Dobra. I lecimy sobie na tamto miejsce, gdzie... na tamto pole właściwie. Gdzie chcieliśmy rzepak, nie? Więc sobie troszkę jeszcze po rzepaku bronami przelecimy. Ogólnie to jest plan, żeby kupić to pole i tam sobie się postawić silos. Mam kozak pomysł na ten silos, ale czy on wyjdzie tak, jakbym chciał? No to nie wiem, nie? Oby się udało tak, jak mam w planach, nie? Bo to naprawdę byłoby bardzo fajnie. Co mi tak zamula to gierkę? O, już jest spoko, nie? Już tam przymulało, delikatnie. Nie wiem, co mam jakiś problem z tym encoderem. Jak ja nagrywam i robi streama, to OBS po prostu wariuje, nie? Nie dostałeś się? Niestety, jak ci się nie dostałeś? O co chodzi z raportem ModHub? No, przemo tam miałem poprawić po prostu kilka błędów na mapce. Poprawiłem już i wysłałem mapkę do Giancu z powrotem, także teraz tylko czekamy na kolejne informacje od nich, nie? A, przy okazji kasa. Słuchajcie, wymiana tura kosztowała nas chyba jakieś, nie wiem, 500 zł więcej chyba, więc tam powiedzmy, że to sobie w koszty wliczyłem. A ponadto jeszcze wam powiem takie coś, że troszkę się poszukali znajdziek na streamiku i spłaciliśmy trochę kredytu. Więc teraz tego kredytu mam 25 tysięcy chyba. A zaraz o nim opowiem, ile tego kredytu zostało mi dokładnie. Bo jest nieco nawet pewien. 15 tysięcy zostało kredytu, no. Więc 25 tysięcy żeśmy zarobili u sąsiadów na tym, że im oczywiście kosiliśmy pola, potem prasowaliśmy słomy i tą słomę sprzedawaliśmy. Plus tam oczywiście jeszcze jakieś zboże, nadmiar zboża, który tam został, to też zarobiliśmy sobie po parę tysięcy. No i 25 tysięcy wyszło, 26 tysięcy właśnie wyszło nam za te kontrakty. 25 koła, czyli 5 rat kredytu żeśmy spłacili. No i teraz zostało nam jeszcze 15, bo tam żeśmy sobie poszukali parę znajdziek, nie? Ale żadnych znajdziek za 100 koła nie było jak coś, więc się nie martwcie o to, nie? Wszystko tak jak być powinno. Okej. Troszkę sobie tak porobimy to. Nie no, myślę, że powinien to chyba skończyć w tym odcinku, nie? Tak na jak pół odcinka robię ten nieźle. O, od razu sobie te chwasty po... znaczy chwasty, te kamyki powywalamy. Ogólnie to jest rzepak. Pierwszy rzepak mój w tej serii zasiany. Jest dopiero 28 odcinek, kiedy rzepak zacząłem siać, nie? A też 9, kiedy to ogarniamy, nie? Kolonia jest w kolejce testowania? Tak, kolonia teraz poszła na ModHuba i czeka sobie na testy, nie? Więc już niedługo powinien ją skończyć, znaczy zacząć testować, nie? Bo ogólnie też tak. Jak chodzi o mody i o wszystkie mody na ModHubie, to pierwszeństwo mają mody, które już były testowane, czyli odesłane w raportach wcześniejszych, nie? Także powiedzmy, jeżeli ja mam wysłałem kolonię pierwszy raz, to musiałbym czekać tam, nie wiem, 2 tygodnie teraz chyba jest, jakoś tak? Na to czekanie. A jak już mapy odesłali, to po prostu czekasz tyle, ile jest tych modów już odesłanych, nie? Więc czeka się teoretycznie krócej, nie? No, więc mi w sumie tak mapy testowali 9 dni, nie? Więc dosyć sporo. No, a my cię tylko znaleźli. Cześć Kaspix. Kapix, siemka. Siema Szybun, siema Servus. No, więc my w te 9 dni znaleźli tylko w sumie 3 błędy, nie? Które już, jak mówię, poprawiłem, więc wszystko powinno być cacy. Dobra, elegancko to leci, fajnie. No, myślałem, że spokojnie zakończę. Mam jeszcze 5 minut odcinka, bo tak do 20 minut chcę się z tym odcinkami wyrabiać. A to leci fajnie, nie? Dobrze, że mam te brony właśnie posiewne, bo wałby są takie trochę... No nie, u mnie się w realu wałów nie używało, bron po siewach też nie w sumie, ale na jakiś sposób to jest na jakiś tam dodatkowy plon.
No i troszkę na przykład teraz się bardziej realnie, bo co by nie było, gdzieś tam niektórzy tak robią, nie? Przecież. Więc fajnie. O, tu jest ten. Dobra, pomalnie wjeżdżamy sobie. No, także, a właśnie ludzie, się na czacie wam powiem jedną rzecz. Gdzieś na dniach powinno, myślę, po pierwszym raporcie o doborze powinien się pokazać odcinek prezentujący oborę oraz odcinek z prezentacji update'u kolonii, co nie? Tam opowiem o tych wszystkich zmianach, żeby wszyscy wiedzieli, co jest 5. No i w sumie chyba tyle, nie? Nie zanikam, kto woje po siebie. No ja znam parę osób takich, ale to tylko, jak mówię, wałami bardziej, nie? Tylko u mnie się też tam w okolicy tego nie stosowało tak za często, nie? Cześć Peciu Zero, witam. No, także zobaczcie, z prezentacji jakbyś tam powinien wpaść, nie? I z tych modów, więc to też spoko. Mnie te nie woją łąki i to tyle. A, no i widzisz. No, to też jakby. To chyba też na jakieś tam pobudzenie po prostu tej trawy czy coś, nie? Bo to ona ma chyba takie ząbki ma w sobie. Chyba tam o to chodzi bardziej, żeby to. Albo może, że woda lepiej się wchłaniała czy coś. Nie wiem, w sumie jak to. Cześć Bartuś, witam. Siemka, siemka. Dobra, fajnie to leci. Ty, no szybciutko to. To bronowanie posiewach wychodzi. Fajna maszyna, nie? Wołami byśmy chyba jechali dłużej, bo to mamy, patrzcie, 17 na godzinkę. Zdzieramy to coś ściernisko całe, które było wcześniej. No, więc akurat siew bezorkowy wychodzi fajnie. A propos orki i tak dalej, ty siew bezorkowych. Ja wiem, że gram na modzie Precision Farming, gdzie orka jest karana ogólnie, bo zbyt dużo emisji spalin i tak dalej. Ale musimy sobie kupić pług i przeorać wszystkie pola. I pewnie to zrobimy w następnym sezonie. Bo niektóre pola mam do orki, niektóre nie mam, więc chciałbym po prostu poczekać na te pola, które jeszcze nie były które były orane wcześniej. Jak będzie wymagane, to dopiero wtedy rozpocząć, nie? To byśmy sobie też porobili orkę zamiast talerzówki gdzieś tam, nie? Więc talerzówka by chwilę sobie powstała, abyśmy wszystko zaorali. Także taki mam plan to zrobić, nie? No. I co? Mam ogólnie sierpień. W sierpniu chyba mamy jeszcze jakieś siewy, nie? Do roboty. No, więc trzeba też coś, albo wrześniu może się są? Czy jak to wygląda? A zaraz wejdź na kalendarz i zobaczę, wiecie, bo nie pamiętam do końca tego, co mi się robiło. Kalendarz. We wrześniu dopiero, o! No, więc wrześniu dopiero będziemy siedzieć pszenicę i jęczmień, nie? Jakąś tam sobie. Także to jeszcze trochę czasu. No i co? W tej z powrotem i mamy pole ogarnięte, nie? Spoczko, spoczko. Tak sobie pojadę, żeby wiecie, nie jechać ten drugi raz na pusto, nie? Siema, co na raporcie było? Cześć Przemo, a czytałeś ogólnie ten posta na YouTubku? Tam jest na dole taki ważny ten... ważne zdanie, nie? Które mówimy, że nie, przychodźcie wcześniej, bo potem nie będę się powtarzał, nie? A przyszedłeś półtorej godziny po starcie streama, więc już powiedziałem wszystko, nie? Ewentualnie po streamie ci skrócę, czy po streamie, po odcinku ci skrócę, co tam było, nie? Bo też jak tak na odcinku gadać po 3 razy, co się dzieje, nie? Więc tam tak w skróconą wersję ci powiem i tyle. Dobra, opuszczamy sobie tutaj. A, no to poczytaj, to poczytaj. Tam jest, myślę, ważna info, nie? I fajnie, tam jakieś kamyki są, nie wiem czy to ten... A, w sumie niech będą te kamyki. Tam jest chyba równo zrobione, więc tylko tu muszę sobie tak zawinąć. Okej. I pasuje. Pusto? Pusto, wyjeżdżam. No, więc lecimy sobie. Ogólnie, jak widzicie, teraz używam Imtraka. Ten czujnik głowy na głowę, no bo na co innego. I sobie możecie go ogólnie kupić. Jeżeli chcecie, to link w opisie macie. Cashbacki, 2 dychy, jeżeli jesteście moim widzem. I tam też jest taki filmik dokładnie na tej stronie, jak to ten cashback wpisać. Znaczy, jak wpisać kodzik Riot, żeby się ten cashback dostać. A jak macie suba na Twitchu, to macie ten cashback nie 2 dychy, a 3 dychy, nie? Więc tam wam po tych 2 tygodniach wraca kasa na konto. Fajna rzecz, myślę, nie? Więc jak ktoś chce, warto sprawdzić ofertę. Okej, okay, a my to zabijamy. Fajnie. No mówię, jeszcze na wiosnę będę chciał kupić kolejne pole, pewnie gdzieś tamto, przy krzówce. I będę chciał kupić jakieś tu pole tylko, nie? Bo trochę tych pól mamy niewiele. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tak sobie zakończymy odcinek. Dziękuję, żeście byli bardzo serdecznie. Akurat 20 minut wybiło, więc fajnie. Życzę wam oczywiście miłego dnia. Do kolejnych. Wpadajcie na stream o 17, bo pewnie już jest, albo niedługo będzie. Od poniedziałku do piątku przypominam, nie?
No i czekajcie na kolonię, bo może już niedługo będzie kolonia do wydania. Kurczaki biegają. O, to się tak może pożegnamy z kurczakami. O. Kurczak was żegna, ja też was żegnam. Dziękuję za uwagę. Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa. Kurwa, nie Stasiu.